Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl. Dobry wieczór, dziewczynki i chłopcy. Dobry wieczór, słuchacze i słuchawki. Dobry wieczór, mediteuszki i mediteusze. Jest wieczór we wtorek, 23 maja 2023 roku. Imieniny Michała, Iwony i Jana. Solenizantom raz jeszcze wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Zapraszam na 23 wydanie nasennika motywacyjnego. Ilość maili, wiadomości prywatnych, informacji na Instagramie, na WhatsAppie, na Messengerze po wczorajszym nasenniku motywacyjnym wprowadziła mnie w osłupienie. Mudry. To bardzo ważki temat, jak się okazało. Pytacie w mailach co, jak, dalej, gdzie i pomimo tego, że kiedyś nagrany był podcast traktujący o mudrach, pozwólcie, że dziś również będzie o mudrach. Tylko dlatego, że ponad 137 maili spłynęło do mojej mailowej skrzynki w przeciągu jednego dnia, a wszystkie z nich dotyczą zapytań o mudry. Posłuchaj bardzo uważnie. Jak wiesz, mudry zapewniają dobrostan i to niezaprzeczalny fakt. Ja z mudrami spotkałem się 20 kilka lat temu, kiedy mudry najpierw pokazał mi Andrzej Batko i ja byłem strasznie niewierzącym w mudry człowiekiem, bo jak jakieś gesty dłoni, które sobie wykonujesz, mogą wpływać na jakikolwiek twój dobrostan? Przecież to hipokryzja. Tak mi się wydawało wtedy. Potem moja serdeczna przyjaciółka Marta, która praktykuje jogę, która zajmuje się jogą, jogą dłoni, jogą taką prawdziwą i jest trenerem jogi, pokazała mi mudry na nowo. I ja doszedłem do wniosku, że warto byłoby popraktykować mudry, a było to lat temu 20 parę. Od tamtej pory regularnie, kilka razy w tygodniu, trzymam mudry. Siedzę po 15, 20, 30 minut, w zależności od okoliczności. A dzisiaj opowiem Ci, jak stosować mudry w XXI wieku, w zagonionym świecie, dla swoich dobrostanów. Mudry to są energetyczne gesty dłoni. One zapewniają przepływ energii w Twoim ciele. I możesz w to wierzyć, możesz w to nie wierzyć, ale nie jesteś w stanie podważyć 5000 lat obecności ich w przestrzeni człowieka. Co dają Ci mudry? Przede wszystkim wyrównują energię w Twoim ciele. Albo Cię energetyzują, albo Cię uspokajają, albo wpływają na inne delikatne, subtelne, efemerydalne odczucia, które pojawiają się w Twojej przestrzeni. Mnie mudry wprowadziły w osłupienie niejednokrotnie. Pierwszym osłupieniem, które naprawdę zrobiło na mnie wielkie wrażenie, był pewien pan taksówkarz, który praktykował, trzymał mudry tylko dlatego, że miał straszną, ale to potężną migrenę, potężny atak migreny. I moja małżonka też ma ataki migrenowe i naprawdę takie, że wyłączają ją z funkcjonowania na długie godziny. I kiedyś mi się stuknęły kule, mówię, kurczę, tam bierzesz jakieś środki przeciwbólowe a propos migreny, może potrzymaj mudrę antymigrenową. I moja małżonka złapała tę mudrę, mówi, kurde, wiesz co, ja we wszystko wierzę, co ty mówisz, bo generalnie znamy się ponad 27 lat, ale takie rzeczy pomogą. I okazało się, że po kwadransie nie było śladu po migrenie, gdzie środki przeciwmigrenowe działały naprawdę wolno, skutecznie oczywiście, bo one blokują pewne receptory w twojej głowie i nie masz odczucia migreny. Ale mudry zrobiły robotę w przeciągu kwadransa, bodaj czy 20 minut, nie pamiętam. Kolejne moje doświadczenie z mudrami to był opowiadany w ubiegłym nasenniku motywacyjnym opowiadane zdarzenie a propos człowieka, który miał stan zawałowy. Miał zawał po prostu i też lekarz, który przyjechał, bo drugi z ludzi obecnych podczas tego zdarzenia zaplótł dłonie w mudrę ratującą życie owemu człowiekowi i powiedział, że to bardzo dobrze. Generalnie mudry to są takie rzeczy, które możesz stosować codziennie. I nie musisz jakichś skomplikowanych wierzeń, nie musisz przeczytać zyliona książek, nie musisz medytować, transować, nie musisz się zajmować ezoteryką i żadnymi innymi rzeczami, które zwyczajowo przywiązywane są do mudr. Mudry są i basta. Więc mam dla ciebie propozycję pewną, bo rozmowa i pokazywanie mudr w podcaście no jest słabe, ponieważ to jest audio, więc umówmy się, że poszukasz książek na temat mudr. Ja je polecałem w którymś podcastów i znajdź ten podcast i kup te książki, które tam zostały polecone. Mudry w twoim życiu naprawdę zapewnią ci wiele dobrostanów. Bez względu na to, czy jesteś prezesem wielkiej korporacji, czy jesteś sprzątaczką, kucharką, czy jesteś krawcem, mechanikiem samochodowym, pilotem, praktykuj mudry.
Wymagają one od ciebie wyłącznie od 5 do 30 minut praktyki dziennie. Możesz stosować je różne, każdego dnia inną, w zależności od potrzeb, w zależności od odczuć, w zależności od tego, jaki chcesz zapewnić sobie dobrostan. Powiem ci jedno. Praktykowanie mudr przez okres 7-10 dni zostaje z tobą na zawsze, dlatego że po tym czasie zaczniesz zauważać ich spektakularne działanie. Opowiem ci pewną historię dotyczącą mudr. Prowadziłem kiedyś szkolenie w Białymstoku. Duże miasto, fajne szkolenie, na sali 250 osób. Była przerwa. Nie wiem z jakiego powodu, być może z przegadania, być może z przemęczenia, być może z wypicia zyliona 250 kaw. Zaczęła strasznie, ale to strasznie boleć mnie głowa, ale to tak, że po prostu odcinało mi świadomość. Mało tego, bo wiesz, że nieszczęścia zazwyczaj w cudzysłowie chodzą parami, dopadła mnie zgaga, bo ja tak mam, że jak zeżrę coś słodkiego albo coś ostrego, to mój żołądek natychmiast mówi, sprawdzam, co objawia się zgagą. I mówię, co zrobić? Za chwilę ludzie, którzy zapłacili naprawdę potężne pieniądze za szkolenie, a ja się czuję jak przysłowiowa klamka od zachrystii, jak przysłowiowy koń po westernie. Jest masakra. I mudra. Złapałem mudrę i po 15 minutach możesz wierzyć albo nie, możesz oceniać albo rób co chcesz. Nie było śladu. Ani po potężnym bólu głowy, ani po przepotężnej zgadze, gdzie zgagę u mnie redukuje wyłącznie środek aktywny na zgagę albo woda. Pewnego pana, którego znacie i którego omawiam w niektórych podcastach. I byłem, kurczę, znowu tak sobie pomyślałem, szedłem. Mówię, zobaczcie, prosta sytuacja. Dwa gesty na dwóch dłoniach i kwadrans. I nie masz dolegliwości. I nie ma żadnej chemii. Nie ma żadnych skomplikowanych działań. Są po prostu gesty. I zacząłem opowiadać 250 osobom, z które przyjechały się szkolić na kolejny level NLP, o mudrach. I co się okazało? Na sali było 49 osób, które mudry znały. Następne chciały się o nim dowiedzieć. I pomimo tego, że to była praktyka NLP, że to był bodaj drugi level, przedłużyliśmy szkolenie o kilka godzin. Rozmawialiśmy o mudrach, wymienialiśmy się spostrzeżeniami. Ktoś stosował mudry na bezsenność, ktoś na bóle menstruacyjne, ktoś inny na sukces i na zaangażowanie, na skupienie. Jedna z uczestniczek kursu opowiedziała mi o tym, jak jej córka przygotowywała się do matury, a była dzieckiem z ADHD, czyli kumasz, kimś, kto nie jest w stanie się skoncentrować i usiedzieć w dłuższej chwili podczas nauki. I to ta dziewczynka, która się uczyła do matury, ta kobieta zaczęła stosować mudry i okazało się, że ADHD poszło sobie precz. I to na zdrowy chłopski rozum, jak rozkminiasz, cóż, jak mogą wyleczyć ADHD czy zniwelować wpływ ADHD gesty dłoni? Otóż mogą. Możesz w to wierzyć, możesz w to nie wierzyć. Jedno, co ci powiem, nie jesteś w stanie podważyć 5000 lat działania tych gestów. Zaopatrz się w książki, znajdź w internecie informacje na temat mudr. Ja przygotowuję skrzętnie kurs stosowania mudr. Obiecałem, że będzie po wakacjach. Tylko dlatego, że mudry w moim życiu wykręciły takie sytuacje, jakie wykręciło NLP, jakie wykręciła metoda Silwy, Eckhart Tolle, Murphy i tak dalej. Nie wspomnę o wszystkich tych ludziach, których dzięki mudrom, dzięki tym wszystkim technikom spotkałem na swojej drodze, którzy przyczynili się do mojego wzrostu i mogliśmy wymieniać się informacjami i lepiej żyć z jednej i z drugiej strony. Więc jeżeli masz na przykład dolegliwości migrenowe, jeżeli masz problemy z koncentracją, jeżeli masz odczucie, że w twoim życiu jest nie tak, jak winno być, stosuj mudry. Naprawdę, nic to cię nie kosztuje, jedynie zasób twojego czasu od 5 do 30 minut dziennie. A teraz małe BHP. Mudry nie są szkodliwe, one nie są w stanie ci zrobić krzywdy pod żadnym pozorem. Nie ma złych mudr tak naprawdę, ale musisz wziąć jedną bardzo ważną rzecz pod uwagę. Są mudry energetyzujące. Mudry, które wpływają energetyzująco na twój umysł i na twoje ciało. I jeżeli przegniesz z mudrami, które mają za zadanie doenergetyzować cię, to jedynym objawem będzie ból głowy. Więc BHP wygląda w następujący sposób. Zaleca się, aby praktykować mudry jakiekolwiek
5, 7, 15 lub 30 minut dziennie, w zależności ile masz czasu i jak ci to dobrze idzie. Jeżeli jesteś początkujący albo początkujący, 7 minut to jest spoko, ale w momencie, kiedy praktykujesz, trzymasz mudry przez 5-7 minut, należy to wykonywać 3 razy dziennie, rano, w południe i wieczorem. To naprawdę mały zasób czasu, 7 minut jesteś w stanie wykroić z doby i rano, i w południe, i wieczorem. Jeśli chcesz robić to raz dziennie, ale już masz jakąś praktykę, bo uwierz mi, trzymanie mudry przez 30 minut to jest niezłe wyzwanie, to praktykuj przez 30 kolejnych minut. I jak praktykować mudry? Co robić, żeby one działały? Należy siąść i uspokoić oddech. To jest podstawa, uspokoić oddech. Należy zauważać, żeby twoje stopy spoczywały gładko na podłożu, na którym siedzisz. Możesz siedzieć na fotelu, na wersalce, na tapczanie, na krześle, jak chcesz. Możesz siedzieć w siadzie skrzyżnym, tak zwanym po turecku, i łapiesz mudry. Chodzi o to, żeby uspokoić oddech i pozwolić myślom płynąć, dokładnie tak samo, jak robisz to w medytacji uważności. A potem łapiesz mudrę i trzymasz przez kolejnych 15 albo 30 minut. Najlepiej byłoby, żebyś tak robiła albo tak robił. I po tym czasie, kiedy już minie ten czas i zauważysz, że już masz dosyć, otwierasz oczy, bierzesz dwa głębokie wdechy i koniec praktyki. I powtarzaj ten proces przez następnych 7 albo 10 dni. Napisz do mnie mediteuszmałpa@gmail.com. Podziel się swoimi spostrzeżeniami. Gwarantuję ci, że mudry zrobią robotę w twoim życiu niesamowitą. Będziesz w dużym szoku, jakie dobrostany ci zapewniają. Jedna ważna rzecz. Jeśli stosujesz mudry, które cię mają za zadanie energetyzować, to kwadrans to jest naprawdę dużo. Naucz się zaś mudr ratujących życie. Również weź je na zawsze i miej je przy sobie do końca życia. Bo może wydarzyć się taka sytuacja, o jakiej opowiadałem wczoraj w nasenniku motywacyjnym, że ktoś będzie miał stan przedzawałowy, że ktoś będzie podczas jakiegoś wypadku, po jakimś wypadku, po jakimś zdarzeniu, które zagraża życiu i zdrowiu danego człowieka, który uczestniczy. Naucz się mudr ratujących życie i miej je zawsze przy sobie. I nie patrz na to, co się wydarza dookoła, że ktoś cię będzie oceniał w jakikolwiek sposób. Natychmiast, jeśli widzisz taką akcję, zapleć temu komuś dłonie w mudry ratujące życie. Naprawdę to działa. Działa, sprawdziłem, wiem, doświadczyłem, podpisuję się pod tym ręką i nogą. W internecie znajdziesz naprawdę wiele filmów na temat mudr, jak je trzymać, jak praktykować mudry. Znajdziesz wiele książek, ja polecam je w niektórych podcastach. Odnajdź proszę na kanale Mediteusz o mudrach. To się nazywa Całe życie w twoich dłoniach prawdopodobnie. Tam są polecane książki, kup je i bez względu na to, czym się zajmujesz, jakie masz przekonanie do rozwoju, do medytacji, do transów, do tych wszystkich rzeczy, których dotykamy. Naucz się, chociażby nie dla swojego ego, ale dla innych, mudr ratujących życie. A jeśli chcesz, to rozpocznij praktykę mudr, trzymania mudr i zobaczysz, co się wydarzy w twoim życiu. Naprawdę z całej siły cię polecam. Zwracaj jedną baczną uwagę na mudry, które energetyzują. Nie przegnij, bo naprawdę może to skończyć się tym, że będzie cię po prostu bardzo, ale to bardzo bolała głowa. I to są takie bóle, które no teoretycznie można usunąć mudrą, ale po co to robić? W sensie, po co się przeenergetyzować, żeby potem oddawać tę energię w jakiś inny sposób? Czy mudry mogą praktykować dzieci? Takie pytanie dostałem od jednej z mediteuszek w mailu. Tak, mogą. Jeśli dzieci są świadome, jeżeli jesteś w stanie z nimi nawiązać komunikację i wytłumaczyć pewne rzeczy, to oczywiście mudry nie są szkodliwe. Mudry są bardzo, ale to bardzo przyjazne człowiekowi, więc jak najbardziej. Dzieci, jeżeli jesteś się w stanie przekonać, jeżeli wiesz, jeżeli to dziecko zrozumie, o co chodzi w tej mudrze i dlaczego ono ma trzymać tak rączki, to praktykuj, nie ma najmniejszego w ogóle problemu z tym. Jakich mudr muszą unikać zawałowcy? To kolejne pytanie z maili. Żadnych, tak naprawdę każda mudra wpływa na twój dobrostan. Nie ma znaczenia, czy jesteś zawałowcem, czy jesteś po zawale, po jakichś operacjach serca i tak dalej. Nie ma to żadnego znaczenia. Jak najbardziej można. Kolejny mail to, czy mudry mogą być stosowane przez dzieci autystyczne? Oczywiście, że tak, a nawet zaleca się dzieciom autystycznym stosowanie mudr. Kolejne pytanie, czy mudry można stosować w ciąży? Ależ tak.
Reasumując, odpowiadając na te wszystkie maile, mudry można stosować zawsze i wszędzie. Naprawdę nie ma żadnych przeciwwskazań. Jedyną przesłanką na tym, żeby nie przeginać, są mudry energetyzujące, bo jedynie one mogą cię doprowadzić do bólu głowy. Wszystkie inne mudry enjoy. Ale też nie praktykuj mudr ratujących życie w momencie, kiedy żyjesz i nic się nie dzieje, no bo to jest raczej słabe. Napisała do mnie Beata, że chciałaby praktykować mudry, ale jedyne, co może robić, to praktyka podczas dojazdów do pracy w tramwaju. I czy to nie zostanie odebrane przez innych? Ja ci opowiem, Beata, pewną sytuację i wam też, mediteuszki i mediteusze. Ja rzadko jeżdżę tramwajami. No, jakby mam taki zawód, że muszę przemieszczać się dosyć szybko po mieście i włożę bardzo dużo gratów, jakichś mikrofonów, mikserów, słuchawek i tym podobnych wydarzeń. Mam pół kufra tego stafu. Ale nieraz zdarza się tak, że jadę tramwajem. I taka sytuacja miała miejsce bodaj 3 czy 4 tygodnie temu, jak musiałem się dostać z krakowskich Bronowic na Nową Hutę. Jedzie się tramwajem około 45 minut. Tramwaj był prawie pusty. Wiele osób siedziało i dłubało w telefonach. Na jednym z miejsc siedziała pani, w wieku, jak się potem okazało, bo ja zacząłem z nią rozmawiać, 85 lat. I trzymała mudrę. Mudrę, która pozbywa jej bólu głowy. Ja zobaczyłem, że ona trzyma mudry, bo jak się zajmujesz mudrami, to wiesz, kto coś robi. Siedziała pani, mało tego, miała słuchawki na uszach. Trzymała mudrę i sobie jechała i sobie mudrowała. I w pewnym momencie w połowie trasy zdjęła słuchawki i już była tu i teraz. Ja nie byłbym sobą, jakbym nie podszedł. I mówię, dzień dobry pani, widziałam, że pani trzymała mudry. Czy możemy pogadać chwilę? Okazało się, że jest przesympatyczną, starszą, 86-letnią panią, czy 5. Rozmawialiśmy na temat mudr. Ona mówi, że mudry praktykuje od 55 lat. Ktoś jej kiedyś pokazał mudry, jak była na pewnym szkoleniu gdzieś tam daleko w Afryce, bo jak się okazało, jest lekarzem, emerytowanym, ale jest. I od tamtej pory poleca i stosuje i praktykuje. Pani Halino, pozdrawiam. Piszemy maile do siebie od tamtej pory. Poznaliśmy się w tramwaju przez mudry. Więc nie zwracaj uwagi, Beata, na to, że ty będziesz siedziała w tramwaju i trzymała mudrę i słuchała czegoś tam. Bo to najlepiej jest słuchać czegoś, ale to zaraz ci opowiem. Nie ma znaczenia, jak cię ktoś oceni. To jest jego wyłącznie odczucie subiektywne na twój temat, że siedzisz z zamkniętymi oczami i masz dziwnie posplatane ręce. Olej to całkowicie, praktykuj. Jeśli masz czas w momencie, kiedy tylko i wyłącznie dojeżdżasz do pracy, to wykorzystaj ten czas. Powiem ci jeszcze o jednym bardzo fajnym elemencie, który wspomaga mudrowanie. Na Spotify jest taka kolekcja nagrań Hemisync i też opowiadałem o tych nagraniach w którymś podcaście. Znajdź tam różnej maści, są i są w strojach 4-3-2 i są medytacyjne itd., itd. Nie ma to żadnego znaczenia. Włóż sobie słuchawki, włącz ulubioną muzykę relaksacyjną, najlepiej z Hemisync, bo one są bardzo fajnie ukomponowane. Złap mudrę i poleć. Zobaczysz, co się wydarzy. To naprawdę taki skill, że ja jestem wielkim, ale to wielkim fanem takiejże właśnie praktyki. Dziewczynki i chłopcy, słuchacze i słuchawki, gadam 17 minut, więc czas się żegnać. Życzę wam cudownej nocy. Oczywiście kawowiczom z buycoffee.to/mediteusz również do samej ziemi ukłony zasyłem. A wszystkim tym, którzy czekają na NLP, tak jak powiedziałem, dzisiaj rusza mailing do was, albo już ruszył, bo jest prawdopodobnie po 21, że przekładamy premierę Zacznij NLP. Z racji tego, że u Jakuba, jak wiecie, podziało się to, co się podziało i nie będzie go do końca tygodnia, ale obiecuję, że w poniedziałek wszystkie zakupione programy Zacznij NLP wylądują w waszych mailowych skrzynkach. Ja nawet nie wiem, co mam zrobić, bo Kuba zaczął pewną pracę, pewne kodowania, których nie skończył, ale no, życiówka. Tak się wydarzyło. Mam nadzieję, że osoba, która już jest po drugiej stronie, czuje się dobrze, a Kuba daje radę. Jakub, pozdrawiam cię, bo wiem, że słuchasz. A tymczasem życzę ci naprawdę dobrej nocy. Znajdź w internecie książki. Posłuchaj jeszcze raz podcastów o mudrach, które znajdziesz na tym kanale. I praktykuj mudry dla swojego dobrostanu. Trzymaj się ciepło i poręczy. Do usłyszenia o 6 rano. Cześć. Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl.